Portal WRC.pl. Szóstego lipca w Miejskim Amfiteatrze odbyła się 22. Rok Noc. Organizatorem imprezy była załoga 62100 oraz Miejski Dom Kultury. Rok Noc to impreza cykliczna, która na stałe wpisała się w program Lata na Pałukach. W tym roku, mimo że impreza była biletowana, do Wągrowieckiego Amfiteatru przybyło blisko 400 fanów rockowych brzmień. Podczas tegorocznej Rok Nocy na scenie zaprezentowały się cztery zespoły. Najwięcej fanów przyciągnął zespół Materia. Zespół, mimo krótkiego stażu muzycznego, odniósł już spory sukces. Koncertował na jednej scenie z takimi sławami jak Metallica czy Megadeth. Po koncercie Materii fani mieli niepowtarzalną okazję zrobić sobie zdjęcie z muzykami. Zaledwie na drugi dzień po koncercie w Wągrowcu na oficjalnej stronie zespołu Materia na Facebooku pojawił się wpis: ogromny szacun dla załogi 62100 z Wągrowca za Rok Noc. Chylimy czoła przed kreatywnym działaniem i zaangażowaniem organizatorów w rozkwit kultury. Publika w Wągrowcu powinna zasilać wszystkie imprezy w Polsce i nie tylko. Bawicie się, wyśmienicie. Ostatnim zespołem, jaki zagrał na tegorocznej Rok Nocy, był Kim Nowak. Kim Nowak to grupa muzyczna, która powstała z inicjatywy braci Bartosza i Piotra Waglewskich oraz Michała Sobolewskiego. Nazwa zespołu bezpośrednio odnosi się do osoby amerykańskiej aktorki, Kim Nowak. Muzyka formacji inspirowana jest dokonaniami m.in. Jimiego Hendrixa czy Black Sabbath. Z kolei w tekstach grupa porusza takie zagadnienia jak śmierć, przemijanie, morderstwo, emocje czy miłość. Tegoroczna Rok Noc oraz ilość zgromadzonych fanów pokazała, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu koncerty. Kolejna taka impreza już w przyszłym roku. Załoga 62100 oraz Miejski Dom Kultury zapewniają, że zrobią wszystko, aby 23. Rok Noc była jeszcze lepsza, zarówno muzycznie, jak i organizacyjnie. Portal WRC.pl